Najważniejsze święta narodowe Polski uważam, że powinno się celebrować nawet na wygnaniu za granicą. Dlatego dziś razem z Natalią w Tłusty Czwartek zjemy pączki. W Hongkongu mam sporo koleżanek, które mieszkają tutaj już od kilku lat i powiedziały mi, gdzie dostać polskie pączki. No dobra, może nie do końca polskie, ale takie, które do złudzenia przypominają te, które zawsze kupowałam w domu. Jeżeli w Tłusty Czwartek akurat tutaj będziecie, to polecam Wam wybrać się do centrum handlowego, które nazywa się Pacific Place w dzielnicy Admiralty. I tutaj na poziomie B1, czyli na naszym odpowiedniku piętra -1, znajduje się food court, w którym można znaleźć takie cudeńka. Natalia, ile pączków dzisiaj planujesz zjeść? 30. No i to się nazywają priorytety. Ja jeszcze nie wiem, ile zjem, ale no, jeden musi na pewno się pojawić. Natalia przed chwilą powiedziała, że specjalnie przygotowała się i na okazję Tłustego Czwartku założyła specjalny pączkowy outfit, czyli dresy na wypadek, gdyby pączków okazało się za wiele. No. Tam na dole znajduje się świątynia pączków. Dokąd jedziemy? Schodami. Weź obczaj tego tam świniaka, co jest. Jakiego świniaka? Tam, to jest ciasto, nie? Na ciebie coś, to jest wegańska świnia. Tak jak ten twój wegański bekon, co mi ściskałaś wczoraj. Pączki w Hongkongu są troszeczkę droższe od tych w Polsce. $18 to 9 zł. No ale trudno, w końcu Tłusty Czwartek jest raz w roku. Natalia to w ogóle zaszalała, dlatego że kupiła 2 pączki. No to idziemy zapłacić i trzeba będzie zjeść. Na pierwszy ogień pączki najbardziej przypominające te polskie z nadzieniem malinowym. Słabe, 3 na 10. Bardzo dobre. Smakują jak polskie pączki. No w życiu nie porównuję tego do polskiego pączka. Oczywiście, że smakują jak polskie pączki. No to macie sobie pączki w Warszawie. Natalia jest po prostu hejterem. Generalnie pączek smakuje tak samo jak polski. I kilka razy jadłam pączki w Dunkin' Donuts, jak byłam w Chinach, w Bangkoku. I moim zdaniem Dunkin' Donuts jest obrzydliwy. I te pączki są tak suche, że po prostu nie da się tego zjeść. A te smakują, no, tak jak normalne nasze pączki. Tylko tyle, że zamiast nadzienia różanego jest nadzienie malinowe. Dajcie znać, ile pączków Wam udało się dzisiaj zjeść, a tymczasem to już wszystko. Do zobaczenia. Pa, pa! Natalia, bye bye! Bye bye!